28 lutego 1967 roku w São Paulo aresztowany został Austriak Franz Stangl, komendant niemieckich obozów zagłady w Treblince i Sobiborze, jeden z głównych wykonawców Holokaustu. Z racji noszonego białego munduru przez więźniów zwany był Białą Śmiercią. Stangl był współodpowiedzialny za śmierć około 900 tysięcy Żydów. Żeby osoby przywiezione do Treblinki nie domyśliły się, co je czeka, Austriak nakazał zbudować drewnianą atrapę dworca przy obozowej rampie. Kilka lat po wojnie Stangl wraz z rodziną wyjechał do Brazylii. Prowadzona przez lata operacja mająca na celu schwytanie Białej Śmierci kierowana była przez słynnego łowcę nazistów Szymona Wiesenthala.